Cześć wszystkim, rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Federacji Basement Fight Circle. Przedstawcie się, chłopaki. Tornik Ramazaszwili, dzień dobry. Adam Strąciwilk. Słuchajcie, to już jest szósta gala, ja pierwszy raz o niej słyszę. Taryl Zandukeli jest tutaj jakoś zaangażowany w tą organizację. Chłopaki, opowiedzcie, jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z tą organizacją i na czym to wszystko polega? Nasza przygoda z organizacją zaczęła się tak, że ja mam swoją salkę, gdzie prowadzę po prostu treningi boksu i ona ma 23 metry kwadratowe. I pewnego dnia podczas COVID-a uznaliśmy, że zorganizujemy zawody dla naszych znajomych. I nie było tam po prostu miejsca, żeby postawić ring ani nic i zebraliśmy znajomych i stworzyliśmy krąg ludzi po prostu. Dokładnie. Luźny motyw, tak jak w filmie Fight Club po prostu, tak, ten po prostu motyw. Ludzie się bili okrążeni przez innych ludzi. Okay. Czyli COVID, wszyscy narzekają na COVID, a wy tutaj wpadliście na genialny pomysł. My skorzystaliśmy z okazji. Okay. Czyli co, jest to boks na zasadach amatorskich? Tak, tylko walczy się bez kasków i w rękawicach 10-uncjowych. Trzy rundy, tak, normalne... Dwie minuty. Okay. Przez to, że jest tam tak mało przestrzeni, bo walki odbywają się na przestrzeni 3 metry na 3, dajemy im 2 minuty, żeby po prostu mieli mało czasu i musieli szybko działać. No, od początku na 100% okay. Po prostu. Okay. Kiedy ta pierwsza gala się odbyła i gdzie? Z tego co pamiętam, 26 lutego i to była salka na Powiślu, można powiedzieć, że piwnica tak naprawdę, trzeba było schodzić na dół. No i tam po prostu było na 30 osób, potem druga edycja już była na 80 osób, no a potem już musieliśmy cały czas zmieniać miejsce. Czyli rozumiem, że te pierwsze walki to były takie nieoficjalne? Tak, nieoficjalne. W ogóle to wszystko było na wariackich papierach. Dziwne, że wszystko przebiegło zgodnie z naszym planem, ale... No to był początek, bez tego byśmy nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Dokładnie, uczymy się cały czas na błędach, było dużo po drodze, ale cały czas ludzie chyba aż tak nie zauważają tego i wybaczają. Nie byli tacy krytyczni wobec nas. Czyli te pierwsze walki to był taki eliminator. Tak, te pierwsze walki też były, naprawdę było ciężko nam znaleźć zawodników, bo no, nikt nie brał nas na poważnie i to były takie dosłownie chłopaki z łapanki, co pierwszy raz może mieli nawet... Co w ogóle nie mieli pojęcia o walkach i... Stopniowo już, zajęło nam prawie rok, żeby taką mieć solidną bazę, w sensie zgłoszeń dostawać. Teraz już mamy duży wybór, po 100 zgłoszeń mamy i jest w czym wybierać po prostu teraz. Dobra, to pogadajmy o tych chłopakach. Na początku to byli amatorzy, tak jak mówicie, totalni. Czy ktoś z ulicy mógł się do was zgłosić wtedy jeszcze? I czy dzisiaj może? Tak, uważam, że jakby każdemu dajemy szansę. Wcześniej na pewno było więcej takich propozycji, teraz już mamy więcej z osób, już profesjonalistów albo półzawodowców, no ale każdemu dajemy szansę. Pojawiają się jacyś, no tacy topowi zawodnicy z Polski u was na galach? Ktoś walczył? No, z Polski może? Tak, zdarzyło się, że walczył nas mistrz Polski, Karol Kowal, pozdrawiamy. No pojawiają się u nas zawodnicy z boksu amatorskiego, którzy mają sporo tych walk już w dziesiątkach. No, ale też bierzemy na przykład chłopaków, którzy są doświadczeni w ulicznych bójkach, bo jakby styl walki, w sensie system, w jakim się u nas odbywają walki, też pasuje dla uliczników i mieliśmy na ostatniej gali walkę wieczoru, gdzie bił się chłopak doświadczony z boksu amatorskiego kontra ulicznik i dali równą walkę, mimo że doświadczenie na ringu było, no duża przepaść była między nimi. Dajmy rękawice dziesiątki, tak? Także już takie prawie zawodowe. Na rzepy, one nie są takie twarde jak na zawodowstwie, więc to jakby, żeby, no też nie chodzi nam o to, żeby oni sobie robili krzywdę. Robicie szóstą galę, czy do tej pory zdarzyło wam się jakaś, nie wiem, kontuzja, jakiś nieszczęśliwy wypadek, czy jest w miarę bezpiecznie? Podczas wydarzenia? Jakieś łuki brwiowe, ale to takie standardowe kontuzje, nic się nie zdarzyło specjalnego. Atmosfera musi być niesamowita, to pewnie nawiązujecie troszkę do tego podziemnego kręgu legendarnego filmu? Tak, jest trochę w tym zaczerpnięty motyw, ale wszystkim się podoba i chyba właśnie dzięki temu trafiamy też do młodszej grupy odbiorców dzięki temu, bo teraz jakby powiew świeżości można powiedzieć, że teraz wszędzie są promowane friki, to my mamy swoją niszę i uważam, że jak najbardziej teraz to się nadaje. Na szóstej gali, kiedy ona się odbędzie? 25 czerwca w Warszawie. Warszawa. Tak, w Warszawie. To jest tak zwane, dopiero w momencie, gdy się kupi bilet, dostaje się informację, gdzie jest dokładna lokalizacja. Staramy się trochę nawiązywać do Fight Clubu, więc nie wszystko na raz. Tak, karty są odsłaniane w odpowiednim czasie. 26 czerwiec, gdzieś w piwnicy. 25, przepraszam, gdzieś w piwnicy. Powiedzcie, jak dużo ludzi wejdzie na waszą imprezę? Do 1500 osób. 1500, tak przewidujemy. Tak.
Macie zamiar biletować tą imprezę? Ile kosztuje wejście? Tak, zależy po prostu, im szybciej, tym lepiej, bo oczywiście są trzy pule. Pierwsza pula jest w cenie 69 zł, druga i trzecia oczywiście drożej, ale to po prostu czekamy, aż się wyczerpie pierwsza pula, więc radzimy się śpieszyć. Bilety są dostępne na Going Up, więc tam można nas znaleźć. Też na naszym Instagramie jest link do biletu, więc... Zostawimy w opisie wszystkie linki, także jak jesteście zainteresowani, szukajcie. Planujecie ekspansję na Polskę? Tak, tak. Tak, myślimy, że kolejna gala już nie będzie w Warszawie stricte, tylko właśnie inne miasto. Myślimy właśnie o Wrocławiu. Chyba właśnie Wrocław. Mamy znajomych, którzy mogliby nam pomóc tutaj rozkręcić, więc kto wie, bo też chcemy ruszyć całą Polskę. Super, znajdziemy na pewno jakąś piwnicę, o to się nie martwcie. To jakie są te ceny biletów na początku, a jak, na jakiej cenie się kończą tak mniej więcej? Stówkę można powiedzieć, coś około stówki. No jak to się mówi, inflacja jest coraz większa, koszta też są większe w galach. Przygotowanie gali to dokładnie. To nie jest koncert, a tylko troszeczkę inne w ogóle środowisko. Nie jesteśmy jakby na etapie też piwnicy, jakbyśmy byli na tym etapie, to byśmy się niczym nie musieli martwić, jednak musimy wynajmować już komercyjne przestrzenie, więc... Rozumiem, że ci, którzy stoją i tworzą linię tego ringu bokserskiego, to są bilety VIP-owskie, tak? Nie, właśnie to jest tak, że każdy może sobie zająć miejsce. Ten, kto chce zobaczyć walkę w pierwszym rzędzie, po prostu musi chcieć podejść. Tak, nie ma czegoś takiego, że się nie przepcha. Tak, to też właśnie, że się nie przepcha. Każdy, kto będzie chciał podejść, na pewno da radę przycisnąć. A osoby, które się boją, nie wiem, że ktoś na nich wpadnie, to mogą sobie pójść kawałek dalej na trybuny, gdzie jest lepsza widoczność, więc też każdy znajdzie coś dla siebie. Nie byłem na takiej imprezie, ale mogę sobie wyobrazić, że na pewno niesamowite uczucie, no bo wiadomo, walka taka w telewizji zobaczona, no to jest jednak coś innego, jak słyszysz te uderzenia, ten pot, który bryzga, czasami krew, także na pewno niesamowite wydarzenia robicie. Chciałem zapytać, czy zdarzają się też dziewczyny na tych waszych imprezach, walczyły w ogóle jakieś dziewczyny i czy dziewczyny są wśród kibiców? Na dwóch poprzednich, na drugiej i trzeciej edycji walczyły nas dziewczyny, potem było trochę nam ciężej znaleźć, ale na tej edycji też będą walczyły dziewczyny, właśnie z Dolnego Śląska będzie jedna zawodniczka dość doświadczona i publiczność jest bardzo zróżnicowana, bo są ludzie od 18 lat do 60, już jakby wszystkie grupy społeczne też do nas docierają, więc jest naprawdę duży miszmasz ludzi i każdy tam się odnajduje i wszyscy się dobrze bawią. Okej, dziewczyny jak zwykle zadziorne pewnie. Tak, ja na najbardziej emocjonujące walki. Wtedy są mega emocje. Tak. Od niedawna współpracuję z wami Taryl Zandukeli. Od której gali to się zaczęło? Od czwartej. No. Jego doświadczenie na pewno pomaga, ringowe. Tak, w sensie Taryl też jest taki, że ma pazura i wydaje mi się, że taki potrafi sędzia... Potrafi dotrzeć do zawodników, nawet że oni czują do niego respekt. Mimo, że jest ogromny hałas i gwar, to i tak jest w stanie powiedzieć, gdzie jest błąd, albo po prostu... Że oni czują do niego respekt, że wydaje mi się, że jakiś taki spokojniejszy sędzia z ringów amatorskich, to raczej mógłby się tam nie odnaleźć, a Taryl mówi konkretnie, jak ma być wszystko i wszyscy go szanują i się stosują do jego zakomend i wszystkiego. Mimo, że mają tam, nie wiem, 100 ze sobą kibiców, to i tak to nie jest istotne. Czują respekt. Nokauty się zdarzały już? Tak. Już prawie każdej gali są nokauty, jakieś czasowy czy coś, to jest już... Ktoś wypadł z zaliny? Nie. Ludzie jak już coś w nich pada, to od razu się odwracają, żeby nie uciekł do danego. Rozumiem, że jak są ładne dziewczyny, to tam wpadają zazwyczaj zawodnicy. Tak, celowo, nawet na tym after movie są same dziewczyny pokazane, żeby zachęcić niektórych. Powiedzcie mi, jak jest z wygrywaniem takich pojedynków? Macie jakiś sędziów punktowych, jak to wygląda? Czy po prostu sam udział jest zwycięstwem? Mamy jednego takiego z boku i mamy sędziego ringowego. I oni po prostu uzgadniają ze sobą, nie ma żadnego punktowania, oni sami decydują, kto wygrywa, a kto nie. I po prostu my zapisujemy sobie potem, bo z niektórymi ludźmi będziemy chcieli współpracować długofalowo i po prostu zapisujemy sobie ich rekordy, nie z każdym, ale z większością. No niektórymi na pewno będziemy współpracowali. Tak, są perełki, już sobie mam, zapisujemy ich zwycięstwa przegrane i... Prowadzić oficjalny rekord. Nieoficjalny, ale w naszych dziennikach oficjalny. Czyli wkrótce na bokserku, rozumiem, tak? Tak. Czy Taryl już jakiś taki oficjalny rachunek wystawił, ile bierze za zwycięstwo? Tak, już znamy jego stawki. Znamy. Już. Super. Pytałem już, ilu kibiców będzie na szóstej imprezie? Tak, 1500. Do 1500 osób może być. Na ostatniej było 1000 osób. Więc mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze więcej. Impreza się stała już na tyle popularna, że ściągacie jakichś celebrytów, przychodzą do was? Oni sami przychodzą, nie musimy ich ściągać. Tak, ale to z nimi po prostu jest różnie, czasami jak się ich zaprasza, to po prostu, nie wiem, albo jakieś trasy koncertowe, wyjazdy, ciężko do nich dotrzeć, ale czasami wpadają, więc... Też często dużo osób znanych wpada
kupując tak, samo sobie bilet, tak, nawet o tym nie wiemy. Zdziwieni, potem... że nagle, tak, o, faktycznie on to był? Dużo ma, artystów, tak, muzyków do nas przychodzi, raperów, więc... Ktoś już was próbował skopiować? Coś wiecie na ten temat? Tak, zdarzały się. Nieudana próba, ale w sensie no, ktoś próbował i oni zrobili pierwszą edycję, dosłownie taką jak my, swoją pierwszą. Identycznie, piwnica, ten, tak, sam motyw świetlny, tak, karta walki, identyczny, tak, no jeden, ale... do jeden kopii w klej po prostu. Tak, ale potem już tą drugą zrobili inaczej, jakiś ring postawili, więc jakby w ogóle... Odbili, więc... Lepiej by im wyszło, jakby kopiowali po nas, niż to, co sami robią, bo robią po prostu normalną galę. Więc lepiej jakby już po nas kopią, dla nich lepiej. Są jakieś firmy, które wam pomagają? Tak, tak, naszym głównym sponsorem jest Manto, Manto Original. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, jeszcze sklep Clover. Teraz zaczęliśmy współpracę z Mr. Pancake Pizza Boys. Z taką gastronomią i jeszcze mamy... I teraz dogadaliśmy jeszcze after party w Nuance. Tak. No i jeszcze współpracujemy z taką firmą TGS, która zajmuje się biżuterią, taką właśnie... Jak mamy na szyi. Czajne, na zamówienie, tak, polecamy naprawdę. Więc już powoli jakoś tam zbieramy grupę sponsorów, ale to jeszcze nie jesteśmy jest... Jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci, gdyby ktoś był chętny. Jak macie afterparty, to już jest normalna impreza. Tak, tak. Słuchajcie, płacicie coś zawodnikom, jeśli mogę zapytać? Na aktualny moment bardziej barterowo się rozliczamy, tak, przez, nie wiem, ewentualnie jakieś... Brak sponsorów nie jesteśmy w stanie, po prostu musimy zarobionych pieniędzy przygotować galę, nie jesteśmy w stanie dawać tego zawodnikom, no bo po prostu nie przygotujemy wtedy gali. Ale mamy nadzieję, że jak najszybciej już to się zmieni, żeby też, tak, i... lepszych zawodników ściągać, zawodowców i w ogóle, no bo też chcemy głośniejsze nazwiska mieć z czasem. Na razie są to po prostu pojedyncze walki, które są pojedyncze rozstrzygnięcia, nie prowadzicie żadnego rankingu na razie. Są takie rzeczy w planach, jakieś, nie wiem, eliminatory, drabinki i tak dalej? Tylko to wszystko kwestia właśnie czasu. No i też jesteśmy na etapie szukania twarzy, które chcemy pchać, a nie po prostu każdego, kto u nas walczy, bo nie każdy nam odpowiada, że no myślimy, tak, że jest spoko. Coś, tak, jakby, że pasuje kontentowo do basement fight. Też chodzi o charyzmę tego zawodnika, umiejętności swoją drogą, ale też... Żeby show zrobił, no, ale znaczy oczywiście umiejętności na pierwszym tak, miejscu. Tak, 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 priorytetowo. Żeby nie było. Powiedzcie mi, jakie wy macie doświadczenie z boksem? Boksowaliście? Tak, ja boksowałem u Tariela kilka dobrych lat. No i on był moim trenerem i specjalnie do niego przyjechałem z Warszawy, ale potem jak już skończyłem przygodę z boksem, to znowu do niej wróciłem. I teraz jakby mam właśnie tam, gdzie się zaczął basement, to tam prowadzę treningi, w tej piwnicy personalne. A ja akurat miałem zdrową styczność z boksem, ale w momencie, gdy otworzyliśmy ten projekt, to tornikę, tak, zaszczepił we mnie jakby to ziarno i naprawdę w sensie mega szanuję zawodników, że bo myślałem, że kiedyś, że jakby boks, ogólnie jakby sporty walki, tak patrzyłem w telewizji, to gdzie, jak to można się tak męczyć, że a potem jak zobaczyłem, nie, typu trzy rundy sparingów, to po prostu cały fioletowy plus płuca wypluwałem, że naprawdę tak wydolnościowy sport to jest. No i naprawdę bardzo fajny i buduje też, kształtuje charakter, więc mega fajna opcja. Powiedzcie, co robicie prywatnie, poza no, tym biznesem, może to jeszcze nie jest biznes, ale wasz projekt jakiś, tak, który... Tylko boksem, na szczęście. Ja jeszcze dodatkowo pracuję w sklepie, odżywam się Clover, tam jako Your Management. Dodatkowo jeszcze coś na barze sobie porobię, no i tam jeszcze spróbuję na gitarce, no jakoś tam artystycznie próbuję się rozwijać, ale też tak wszystko z czasem. Dobra, chłopaki, to dziękuję wam za rozmowę. Zaprosić jeszcze raz wszystkich kibiców na tą waszą imprezę. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć nasz super projekt 25 czerwca. 25 czerwca. Tak, w Warszawie. Zobacz, tak, weźmiesz bilet, dowiesz się wszystkiego. To trzeba przeżyć po prostu. Nie da się tego opisać. To każdy tak mówi, że na nagraniu co nie da się tego... jest, tak, na nagraniu, a co innego, tak, jak tam będziesz, bo no naprawdę to... jakby tam są takie emocje, no, nie tego do nigdzie. Ja na żadnej gali sportu walki czegoś tego nie widziałem, żeby ludzie aż tak bardzo tchnęli energią w to, serio, a byłem na niejednej gali. A jeszcze chciałem zapytać, jakąś muzykę w trakcie imprezy puszczacie, czy nie, no, trzeba? Tak, ogólnie jeszcze mamy tam współpracę z paroma artystami, głównie to rapowymi, i same na przykład mini występy, tak, tych artystów, więc to jakby przyplatamy właśnie tak muzyką, troszeczkę, tak, muzycznie. W sensie pierwsze skrzypce gra walki, ale jako dodatek właśnie jest to jakby taka dusza artystyczna, można powiedzieć. Super, chłopaki, fajny projekt, żeście rozkręcili i szczególne gratulacje za to, że właściwie zrobiliście to bez pieniędzy jakiś. To w tych czasach jest bardzo trudne, trzeba, widzimy to po tych freak fightowych teraz organizacjach, trzeba wyciągnąć grube miliony, prawda, nałapać tych znanych, tak, fajnych czy dziwnych osobowości, które są bardzo różne. Także doceniam to, że zrobiliście to bez pieniędzy praktycznie. No też, na pierwszą galę to było chyba 200 zł. Tak, aż sami się dziwimy, że się udało, tak, na wariackich papierach.
No i jesteśmy dumni z tego w sumie, że no, tak że projekt w skali jakby tak, jednego roku tak ewoluował. Tak, że nikt nam nie pomagał od samego początku, wszystko sami ogarnialiśmy i dużo osób się nam dziwiło. Oczywiście pomagało, w sensie mieliśmy rzeczy znajomych, ale nie fotografów tego typu, ale finansowo to też nie mieliśmy zbyt dużo kontaktów na samym początku, teraz trochę się wyrobiło. I no, z perspektywy tego roku no, widzimy, jak duże kroki po prostu zrobiliśmy no, z jakiejś głupiej zajawki, która miała być po prostu zabawą, bo to nie wiązaliśmy żadnej przyszłości. No, sobie tak rok wstecz po prostu popatrzyli tak, o dobra, za rok nie będziemy robić nie będziemy się wywiadu udzielali we Wrocławiu. Się chyba zaśmiał do siebie wtedy. Chyba, że będzie z wami tak jak z Fame MMA, a na początku myśleliśmy, że to Wojtek Gola i Boxdel robią, a tam była parę osób jeszcze za nimi. Ale tak z wami nie będzie, prawda? Nie, raczej nikogo nie dopuszczamy do naszego organizmu. No, akurat udziały. Mieliśmy jakieś już propozycje, ale raczej trzymamy się we dwóch tego biznesu. Fajnie, romantyczny biznes, trzymam za was kciuki. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.